Partia zaczęła się niewinnie. Przeciwnik zagrał e4 i poszedł wariant Rossolimo. I ja tutaj gram sobie no, różne ruchy. Ostatnio hetman c7 zastosowałem tak na zaskoczenie, ale główna moja broń to e6, no i tym razem zdecydowałem się właśnie na e6. I tutaj zazwyczaj zawodnicy robią roszadę, idzie skoczek g7, później a6, wyganiam tego gońca. Natomiast tu przeciwnik wybił szybko na c6 i zagrał b3. I to oczywiście nie jest nic nowego, nawet grywałem już takie partie, zagrałem skoczek e7, przeciwnik tutaj poleciał goniec b2, no i tutaj mój plan to dosyć rzadko spotykane posunięcie d6. I plan jest taki, żeby zagrać e5 i odsłonić swojego białopolowego gońca, blokując jednocześnie gońca przeciwnika, więc podwójny sukces. I jeżeli przeciwnik mi to blokuje, no to ja wtedy chcę przeprowadzić posunięcie f6, czyli przykładowo, tak poszło w partii, nawiasem mówiąc, e5, skoczek f5. No i teraz, jeżeli przeciwnik gra d3 z planem skoczek d2, co jest głównym ruchem, no to ja gram f6, tutaj oczywiście strukturę pionową mam fatalną, ale później gram sobie e5, krótka roszada, skoczek d4, ten mój goniec się aktywizuje i będę miał naprawdę mocny atak na skrzydle królewskim. Więc to jest bardzo ryzykowne zagranie, ale bardzo ciekawe. No niestety w partii przeciwnik mnie zaskoczył ruchem hetman e2, który nigdy przenigdy nie był wcześniej stosowany. Po partii mi oponent się pochwalił, że to z nowym Stockfishem 17 sobie poanalizował. No i ja tak siedzę, jak tutaj zareagować na to hetman e2? Oczywiście pierwsza moja myśl, no to było zagranie posunięcia f6, zgodnie z tym wyjściowym planem. No ale tutaj różne dziwne rzeczy się zaczynają dziać, bo ten skoczek ma mało miejsca, więc g4 trzeba liczyć, jakieś g4, g5 trzeba liczyć, jakieś tam bicie, odbicie, skoczek g5 trzeba liczyć, bo tu punkt e6 trzeszczy. Kurde, no ten hetman na e2 jest naprawdę bardzo jadowicie ustawiony. Liczyłem jakieś wybijanie na e5, no ale to stwierdziłem, że tutaj tej inicjatywy nie będę miał, bo przeciwnik błyskawicznie przestawia skoczka na c4. Nie będę miał jak atakować totalnie. Myślałem sobie jeszcze o ruchu d5, żeby po prostu te jego figury się tutaj nie rozkręcały. Aczkolwiek uznałem, że to będzie takie dosyć smutne zagranie po prostu, ponieważ no, ten goniec na amen zostaje tutaj zablokowany. Ten goniec naprawdę będzie tutaj bardzo smutny. No, może ta pozycja nie jest jakaś przegrana czy coś takiego, ale z całą pewnością są tutaj ogromne nieprzyjemności, więc liczyłem te warianty bardzo długo, bo ze 20 minut, no i finalnie stwierdziłem, że no niestety, no trzeba pójść w to, co przeciwnik przygotował, trzeba pójść w to F6, to jest jedyne logiczne tutaj podejście, które faktycznie podejmuje grę. Jeżeli G4, to oczywiście wycofać się nie mogę, bo wtedy problemy na f6, ale mam ruch skoczek d4 i chodzi o to, że wisi pion na e5, a jeżeli przeciwnik zbije na f6, to odbije hetmanem i na d4 obronię, a jeżeli zbije na d6, to zagram c5, obronię na d4 i dopiero wtedy odbijam tego pionka, więc to by było akurat w porządku. No ale przeciwnik bez zastanowienia wybił na f6, miał to wszystko opracowane, odbił, zagrał g4 i ja liczyłem ten wariant oczywiście, więc zagrałem tutaj skoczek g7. Skoczek g7 no może nie wygląda tak cudownie, ale trzeba było tutaj tę przekątną zablokować, no bo gdybym nie zablokował, no to zaraz wali g5, no i tutaj mam naprawdę ogromne problemy, więc stąd skoczek G7.
No i przeciwnik znowu, bez zastanowienia, wieża G1, ja zagrałem zgodnie z moim planem E5, więc on miał to wszystko opracowane z tokwiszem, ja to wszystko musiałem liczyć, sprawdzać przy partii, no i faktycznie udało mi się tu prawidłowo zareagować, no i przeciwnik znowu bez zastanowienia skoczek C3. I teraz znowu bardzo długo się zastanawiałem, w jaki sposób się tutaj ustawiać dalej, bo na pierwszy rzut oka moja pozycja wydaje się być bardzo solidna. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tutaj jest no, wszystko w idealnym porządku, bardzo ciężko się do czegokolwiek tutaj przyczepić właściwie, ale w praktyce okazuje się, że G5, F5 i tutaj ofiary na E5 będą kluczowym problemem w każdym wariancie, ponieważ ten mój król jest w środku szachownicy. No i finalnie stwierdziłem, że najlepiej będzie zagrać goniec E6, goniec E7, hetman D7 i długa roszada, żeby tego króla schować na skrzydle hetmańskim i wtedy na skrzydle królewskim będę w stanie przeciwnika atakować. Okazuje się, że to ustawienie jest błędem, choć uzasadnienie, dlaczego to jest błąd, jest naprawdę no, nieziemsko ciężkie. Najlepsze byłoby tutaj zagranie posunięcia skoczek E6. Ja ten ruch odrzuciłem, no bo stwierdziłem, że przeciwnik zrobi długą roszadę. No i jeżeli teraz będę chciał jakoś wyprowadzić figury, no to przeciwnik wjeżdża na E4, wali G5, no i tutaj wali na E5 i po prostu nie ma co ze mnie zbierać, tak? Zaraz cyk myk. I tutaj jest po prostu kompletnie pozamiatane, więc ja całkowicie tę opcję odrzuciłem z tego powodu. Okazuje się, że byłaby to najlepsza nitka, tylko trzeba zagrać wieża G8. No i przyznam szczerze, że posunięcie wieża G8 było całkowicie poza moim zasięgiem, no totalnie na to nie patrzyłem. Okazuje się, że jeżeli teraz pójdzie skoczek na E4, to można wtrącić skoczek F4 i po prostu skasować tego pionka. I ta pozycja jest dobra. Więc przeciwnik musiałby oddać tego pionka, zagrać G5. No i teraz jak ja zbiję na G5, no to wieża E1 przygotowujące ofiarę i tutaj ja gdzieś tam królem powinienem zasuwać. No i ta pozycja teoretycznie się zgadza stokwiszowo, no aczkolwiek dalej są praktyczne problemy. Więc kurczę, no ustalenie, że ten ruch skoczek E6 jest najlepszą reakcją, no niesamowicie ciężkie. No i ja finalnie zagrałem goniec C6. Przeciwnik tutaj zaczął myśleć, więc tym ruchem goniec E6 dopiero zszedłem mu z przygotowania, zrobił długą roszadę, ja goniec E7, no i zgodnie z planem zagrałem hetman D7 i tutaj licząc całą tę koncepcję w tym momencie, no to przeoczyłem coś bardzo istotnego. Mianowicie poszło G5, przeciwnik tutaj trzeba powiedzieć ładnie wkroczył do akcji agresywnie, ja muszę wybić. Bo jeżeli zagram F5, to on mi wjeżdża na F6 i tutaj jestem poskładany totalnie. To nie ma w ogóle cienia dyskusji. Więc muszę zbić. Skoczek bije na G5. I ja miałem założenie te kilka ruchów wcześniej, że w tym momencie zrobię sobie długą roszadę. No bo jeżeli on zbije, no to ja odbiję sobie skoczkiem. Jest wszystko super. Jeżeli on zagra skoczek F7, ja biję gońcem, on wjeżdża tutaj, ja gram wieża F8, no i też uznałem, że tutaj pomału się przestawię i że będzie ok. Natomiast wszystkie te koncepcje są po prostu do kitu z jednego powodu. F4. I to posunięcie F4 z daleka po prostu całkowicie przeoczyłem, a ono rozbraja moją pozycję, ponieważ w momencie, kiedy ten goniec faktycznie wkracza do akcji po przekątnej, no to moja pozycja się rozlatuje, po prostu za dużo rzeczy mi tutaj podwisa, żeby to miało jakąkolwiek rację bytu.
Liczyłem jeszcze bicie na G5, ale to nie działa, bo grożą widły, a jak ucieknę, to bicie na D6 i bicie na G7. Więc w partii zagrałem H6. No i tutaj przeciwnik, no niestety, bardzo dobrze zareagował. No ja liczyłem, że tutaj nastąpi wybicie hetman szach i że przejdę sobie na C7 i będę żył. Takie było moje założenie. No a on się wycofał na F3. I teoretycznie ja się mogę cieszyć, tak? Bo jak wycofał się na F3, no to teraz nie jest w stanie zagrać posunięcia F4, co nie? Więc mam czas na zrobienie długiej roszady. No ale nie do końca, bo wisi mi ten skoczek. I tu różne ruchy liczyłem. No goniec G4 na przykład. No ale on wtedy bije, wieża G1, bije na G7, jest po mnie. Liczyłem skoczek F5, ale wtedy idzie to co w partii. No i finalnie zagrałem wieża G8. No i gość po prostu mnie rozłożył. No wybił na C5, wybił na E5. No i tutaj okazuje się, że moja pozycja jest już nie do uratowania, bo po skoczku F5, to co poszło w partii, wchodzi bicie, odbicie, skoczek G6. I tego skoczka G6 też nie widziałem. Niestety po prostu na związaniu tutaj tracę materiał. I absolutnie nie mam jak się rozwiązać, ponieważ jeszcze przeciwnik będzie miał ruch goniec F6, żeby docisnąć to związanie. No i ten mój białopolowy goniec na G8 jest w tym momencie całkowicie bezużyteczny. No i tutaj przeciwnik mnie. Jeszcze tam liczyłem, że tego pionka H2 skubnę i gdzieś tam będę w stanie zasuwać tym pionem do pola przemiany, no ale przeciwnik tutaj bardzo precyzyjnie pograł, także bezproblemowo zrealizował tę przewagę, no i mnie tutaj poskładał. Także, no cóż, zaryzykowałem, grając dosyć szalony wariant. No i wiecie, to czasami jest tak, że super to wychodzi, że tam przeciwnika gdzieś zaskoczy, przechwyca inicjatywę, jest fajnie dla mnie. No a czasami jest tak jak tutaj, czyli przeciwnik przygotuje coś tam jadowitego, z czym ja sobie nie jestem w stanie poradzić przy desce, no i mnie rozłoży. No i niestety tutaj ten drugi przypadek nastąpił, także no zostałem totalnie rozjechany przez młodego tutaj zawodnika, drużyna oponentów, bo to pierwsza liga seniorów, drużyna oponentów z Danii chyba ściągnęła gościa. No i gość naprawdę tutaj, no piękną partię zagrał, co tu dużo mówić, no żadnego, fenomenalne przygotowanie debiutowe, bardzo jadowity ruch tutaj znalazł w tej pozycji, przeanalizował, więc przygotował się wyśmienicie, później no zrealizował tę inicjatywę, ten atak też bezbłędnie, no po prostu idealna partia szachów w jego wykonaniu. No ja tutaj podjąłem właściwie jedną złą decyzję w tym momencie. Zamiast goniec E6, skoczek E6 powinienem zagrać i wtedy pozycja byłaby do gry. A z gońcem na E6 pozycja już była no po prostu przegrana i już się nic nie dało uratować. Także no giga ciężka partia. No i cóż, walczymy dalej tutaj o utrzymanie w pierwszej lidze seniorów.